Cześć, to ja, bo kto by inny mógł tu być. Kolejny odcinek z Splash Splash. Dzisiaj maksowanie postaci, więc może już zacznę. Jak widać, postać nie wymaga na początku aż tak dużo. Chociaż już widzę, że powoli się schody zaczynają z gadaniem z nim i muszę trzy kliknięcia kliknąć zamiast dwóch. 8500 laptopów. Mogłem sobie autoklika odpalić, to bym wtedy ten nie musiał klikać tak. Więc wezmę i szybko odpalę. No, jak już odpaliłem tego autoklika, to można nawalać. Szybko przeklikamy te wszystkie 100 leveli. Dwa diamenty za 10 level. Już dostałem kolejne. Nie no, postać nie wymaga aż tak dużo, chociaż widzę, że już pieniądze mi spadły o 200. Tak, setne. Sekstyliona. Szybko przeklikać wszystko. Potrzebuję jakieś tam levele jobsów, ale to tam quintiliona potrzebuję, żeby mieć też. Nie no, widzę, że ta postać z każdym levelem więcej już wymaga. Bo wymaga quintiliony, więc to dużo. Chociaż w sumie nie jestem w stanie powiedzieć, jak duża to jest liczba. No i dużo trzeba przeklikać te gadanie, bo ci, co to tworzą, Sad Panda, postanowili być śmiesznymi i dać jakieś giga duże liczby bez powodu. Już jest 26 level, za chwilę będzie 30. Więc już jest, można powiedzieć, że jesteśmy w 1/3. Pieniądze spadają ciągle. Z każdym tym spada o 1/100. Postać, jeżeli się właśnie jest na takim poziomie jak ja, czyli jak się przejdzie wszystkie postacie na maxa, to nie jest ciężka. Ale dla przeciętnego użytkownika wydaje mi się, że może dłuższą chwilę zająć przez te quintiliony, jakie potrzebuje, i przez to, że giga dużo zaczyna już kosztować wszystko. A może nie kosztować, tylko zwyczajnie ten chłop chce to w tak dużej ilości. Za chwilę 50 level. No i właśnie mi poszło 0,15 sekstyliona, nawet 16. Więc będę musiał sobie wziąć i znowu doexpić pieniądze, żeby mieć ich więcej, jak widzę, że tyle mi spada. Już przebiliśmy ten 50 level, czyli już ponad połowie jesteśmy. tysięcy laptopów to dosyć dużo. Nie wiem, jakby komuś się chciało to kupować bez tych bez DLC-ka z Speed Dating, a przeklikać te 1500 tych wyjść z postacią. Pamiętam, że te początkowe odcinki, kiedy jeszcze właśnie tego DLC-ka nie było, to zajmowało po pół godziny. I siedziałem jednego dnia i chyba tak przez 3 godziny przeklikiwałem to wszystko. A przez te speed dating to zajmuje 1/3 tego czasu, albo nawet mniej, bo w ile to pewnie ten odcinek 6 minut będzie miał. Tak jak w sumie wszystkie na moim kanale. No nie licząc tego poprzedniego, co miał 3 minuty, bo dosłownie jedyne co to patch note i postać do zwykłego levela.
W sensie, bez tych dodatkowych. ...1800 wyjść na... Oj. No, 1800 obiadów, no to dosyć dużo. Można już nawet powiedzieć 1900. Nie wiem, kto wpadł na pomysł z takimi dużymi liczbami. Bo to jest dla zwykłej osoby byłoby nieprzyjemne przeklikiwać to i to jeszcze bez autoklika. Jakby ktoś chciał przeklikiwać, to już w ogóle. 2000 wyjść, no to dosyć dużo jest. A każdy ten jest liczony za jeden, każde kliknięcie, więc ktoś by musiał co level przeklikiwać 2000 kliknięć. Więc cieszę się, że mam DLC-ka. Chociaż te liczby miłości, odgadania też dosyć duże są. Więc albo ktoś by musiał też wydawać pieniądze, albo klikać ciągle gadanie. Tak jak ja na autokliku, a to nie jest tak, że instant się maksuje, tylko no chwilę trzeba przytrzymać, więc... No ile daje jedno takie kliknięcie? 21 mi dało z 20. No to tak niefajnie. No ale... Co można począć? Najwidoczniej chcą, żeby ludzie kupowali tego DLC-ka i tyle. Już za chwilę koniec, 95 level właśnie, więc ostatnie 5 leveli. Już tylko 3. 2. I 1. I to tyle. Cała postać została wylevelowana, więc dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku.